W Wojniczu podczas Święta Wszystkich Świętych przy wejściu na cmentarz odbyła się kwesta zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. Dzięki zebranym pieniądzom członkowie towarzystwa odnowią kolejne historyczne groby zmarłych Wojnicza. Wojnickie kwestie cmentarne organizuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej od 1993 roku. W sumie zebraliśmy już ponad 100 tysięcy złotych i z tego mamy odnowionych około 60 obiektów kamiennych, całych nagrobków, rzeźb, krzyży kamiennych, krzyży żelitnych. Hojność społeczeństwa jest niezwykła, uważam. Gdyby to przeliczyć w stosunku do liczby mieszkańców, to jesteśmy dużo lepsi od Tarnowa. Nasze kwestie już od paru lat są w wysokości 7 tysięcy złotych, a Wojnicz liczy 3,5 tysiąca mieszkańców plus kilka sąsiednich miejscowości z naszej parafii. Także uważam, że ludzie tutaj doceniają naszą pracę i zresztą widzą ją. W tym roku odnowiono 4 nagrobki. No i znowu musimy uskładać na następne, które czekają w kolejce do renowacji. Jeszcze trzeba tutaj powiedzieć, że w Wojniczu bez przerwy są jakieś składki. Prawie 10 lat składamy się na naszą kolegiatę. Remont trwa, tam odnowiono zabytkowe freski i wiele innych rzeczy. Także ludzie co chwilę dają pieniądze na cele społeczne. No ale taki jest właśnie Wojnicz. To nie jedna dzisiaj taka akcja ratowania pomników historii. Podobna została zorganizowana w Tarnowie na Starym Cmentarzu.